Siemanko, w kolejnym odcinku kariery Werderu Brema na moim kanale, no odcinek numer 2. Bardzo Wam dziękuję za wyświetlenia pod pierwszym filmikiem, łapki w górę, w komentarze. No i co, zaczynamy kolejny odcinek od meczu Pucharu Niemiec z Duisburgiem. Chciałbym tak naprawdę bardzo dojść daleko w Pucharze Niemiec. Może jak nawet wygrać ten puchar, fajnie by było. Rozpoczynamy od zwycięstwa 3-2, więc spoko. Dzisiaj o 16 ten odcinek, a ja dzisiaj już będę nagrywał odcinek na następny tydzień. No i grałem mecz South Pali. No i tutaj pierwsza nasza akcja, podanie do Cowella, KD Cowell. No Cowell pokazuje, że jest naprawdę coraz lepszej formie, coraz lepszej dyspozycji i spłaca nam się ten transfer. Naprawdę mega ruch dzięki za polecenie tego piłkarza. Kolejna akcja Cowella, właśnie wykorzystuje swoją szybkość. Dośrodkowanie w pole karne, przyjęcie, kurde, obrona bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Schmidt wygrywa pojedynek główkowy. Nankisi ma piłkę, podaje do Szade i Kevin Szade, kurde, jak to się czyta po niemiecku? Pewnie jakiś Szade, kurde, bo to Niemcy. 2-0, akcja São Pauli, podaje na lewą stronę boiska. São Pauli, fajny klub, może jakąś karierkę w FIFA następnej. Podanie, niestety gol. Jak się nie mylę, to był to Burgstaller, no, znany z niemieckich boisk, napastnik, tak jest, to był Burgstaller. Niestety 2-1, mam drugą połowę, Pawlenka rozpoczyna naszą kontrę, daleki wyrzut, Cowell do Nankizi, Nankizi biegnie, ale dużo miejsca ma ten młody Niemiec, biega w pole karne, no i strzela na 3-1, już myślałem, że ta piłka za daleko mu odskoczyła, nie trafię do bramki, ale na szczęście jest. Samo okienko, 3-1, rzut rożny dla naszych rywali, dośrodkowanie, małe zamieszanie w polu karnym, źle wybiliśmy piłkę i niestety 3-2. No Young tutaj nie da, Jung, bo to Jung, to nie jest Young, to jest Jung, źle wybił tą piłkę, niestety gol kontaktowy dla naszych rywali. No ale lecimy z kolejną kontrą, dalekie podanie do Duksz, mało w ogóle gra, podanie do Cikciego, Dicci, kurde, nie wiem jak się go wymawia, ale naprawdę fenomenalny piłka, 4-2. Ale to jeszcze i koniec emocji w tym spotkaniu. Schmidt podaje kolejne podanie. Dicci. Będę mówił Dicci tyle, no. Dicci. Muszę sprawdzić, jak się wymawia to nazwisko. Bo to jest... Brzmi jak turecka, jest to Niemiec, więc pewnie jakiś, kurde, imigrant. Lecimy kolejny mecz z Norembergo. Rozpoczynamy w fatalnym stylu. Tutaj podanie, strzał i gol. Dali strzela na 1-0. To jest początek drugiej połowy. No, nie najlepiej gramy w tym meczu, no, Norymberga pierwsza wychodzi na prowadzenie, no ale oczywiście chwilę po stracie gola trzeba przejść do ataku. Nie, to była końcówka pierwszej połowy, doliczony czas gry. Keire do Cowella, Cowell w polu karnym, szczera? No i gol, no taka, nie spodziewałem się, że to będzie bramka, no ale bramkarz odbił, piłka odsłupka, jakoś to wpadło, 1-1, kolejna akcja, Shade do Cowella, KD Cowell, Shade, Keire, no i 2-1, piękna akcja Werderu Brema, no Werder jest na fali, naprawdę Janusz Kostucha stworzył fajny zespół i na razie sobie świetnie radzą. Już końcówka meczu, Goller do Keire, Keire do Cowella, KD Cowell w polu karnym, strzela, broni bramkarz, ale na szczęście piłka jeszcze wpadła pod nogi amerykańskiego napastnika, 3-1. Norymberga na kolanach, ale martwi mnie to, że dużo goli tracimy na początku tego odcinka. 3 gole straciliśmy, w wcześniejszym odcinku straciłem tylko 4. Comiesięczny raport z Holandii, no jakoś szału nie robi. Ten może być spoko, Marcel, zobaczymy, czy będzie jakaś szansa na jego fajne rozwijanie. I kolejny scout z Francji. No Francuzi jakoś, nie mamy tu żadnego nowego Mbappé. No Mbappé. Więc dobra, czas na kolejne spotkanie, tym razem Schalke. Kerewa podaje do Butlera, Butler, ale miał dużo miejsca, to za błąd naszej obrony, strzela i pokonuje Pawlenkę, no proszę, no nie spodziewałem się takiego gola stracimy, no ale świetnie przymierzył piłkę Schalke, no co tu dużo i powiedzieć, 1-0 przegrywamy. Podaje do Cowella, druga połowa, Cowell w polu karnym, strzela, no i gol. Niesamowite ma wykończenie, ten amerykański napastnik. Prosto z USA, United States of America. 1-1, KD Cowell. Akcja Schalke. Kejrewa, prawa strona boiska. No Young, tu Jung, nie najlepiej. Butler, Terode, no i Salazar. Niestety 2-1 dla Schalke. Nie jest to najlepszy wynik. No cóż, przegrywamy.
No i po raz pierwszy w tym sezonie przegraliśmy. To nasza była pierwsza porażka. Kolejny mecz Holstein Kiel, żeby się odbudować, ale tutaj rywale postawili twarde warunki. Louis Holtby, jeszcze gra Muling, Pichler, Skrzypski. No i Skrzypski strzela gola na 1-0 w 5 minucie. No, nie najlepiej się rozpoczyna to spotkanie. Komenda, to chyba nie Tomasz Komenda. Komenda, Muling, Skrzypski i 2-0. No, czyżby jakiś kryzys Werderu? Pierwsza porażka w sezonie, czyżby już druga z rzędu od razu? No, Holstein Kiel jest, jest lepszą drużyną w tym meczu, bez dwóch zdań. Druga połowa. Coel. Schmidt do Coela, ale akcja Coela i mamy 2-1. KD Coel. Naprawdę niesamowity jest ten napastnik. Polecam tego piłkarza bardzo serdecznie. Fajnie się rozwija w karierze youtubera, którego oglądam, Barbie Boy, on gra w Kaiserslautern. No i Coel tam gra mega. No i tutaj symulujemy mecz Pucharu Niemiec z Hansą Rostock 4-0. Więc easy peasy, lemon squeezy, wygrywam to spotkanie. No i kolejny mecz, fantastyczna atmosfera, śnieg, uwielbiam tą pogodę. Ale zobaczcie na tym jeden szczegół. Całe boisko jest śniegu, ale za bramką nie ma śniegu. W ogóle w karierze zawodnika zobaczycie, że chyba jej coś zrąbało z grafiką, bo miałem podczas śniegu taki szary ekran, tak to boisko szaro wyglądało. No ale to jest bardzo ciekawe, że poza boiskiem już nie ma śniegu. Pa, trenerzy nie mają śniegu, na całym boisku jest śnieg, ale poza boiskiem nie ma. Ciekawe, bardzo ciekawe jej to rozwiązujecie. No. Wystarczy wyjść za boisko i jest ładna trawka. Tam pewnie jest ciepło, słoneczko grzeje i w ogóle. A my tutaj 1-1 wyrównujemy stan rywalizacji, trochę się zagadałem. Kolejna akcja, Keire strzela, broni niestety bramkarz. Ja, jeszcze biała piłka, czemu ta piłka automatycznie się nie zmienia? Przez co tak mi się beznadziejnie gra, ja muszę zmieniać tą pogodę albo zmieniać piłkę, bo w śniegu jest tragicznie dla mnie grać. Świetne przyjęcie, Keire poda do Coela, no i Coel co ma innego zrobić jak nie strzelić gola? No Coel jest niesamowity, uwielbiam tego piłkarza, ja go nie sprzedam. On będzie naszą gwiazdą numer 1 może, zobaczymy, no jak na razie się fajnie rozwija. Druga połowa spotkania, przejmuje piłkę, Baturina do Keire. No i BUM! Co za uderzenie naszego pomocnika. 3-1, Keire. Kolejna akcja. Dwie porażki rzędu. No nie najlepiej, ale gramy dalej. Nankizi, myślę, że szybko z tego kryzysu wyjdziemy. Keire, Dixie, no on jest niesamowitym piłkarzem. Naprawdę mega piłkarz. Fajnie się nim gra, nie spodziewałem się. W ogóle lubię grać z starszymi drużynami i w ogóle karierę, bo można wtedy sprawdzić wielu piłkarzy, którym byśmy nie pograli. Z Regensburgiem remisujemy. Byłem w szoku, jak mogliśmy zremisować z tak samą drużyną. Tutaj będą raporty, oczywiście szkółki. Wysłałem nowego do Estonii, mamy jakieś kabina, zobaczymy jak się będzie rozwijał. Ale reszta taka bez szału, no w Estonii widocznie nie mają talentów. A drugi scout nadal Francja, no i w Francji żadnego Mbappé, żadnego Griezmanna na przykład, żadnego Pogby, no chociaż tamten był fajny. No ale tak to wygląda, jeśli chodzi o moją szkółkę juniorów, zaraz właśnie przejdziemy sobie do niej. Zobaczcie sobie, są piłkarze, ten Schubert na przykład, 64 overalla, tak szybko przejrzałem. Jego dodałem do zespołu, będę go chciał wypożyczyć w zimowym okienku. Bo chciałbym, żeby się rozwijał, bo myślę, że on ma naprawdę duży potencjał. Ma bardzo niski jak na SO, dlatego będę chciał znowu zrobić z niego ELO, albo może SPD, SP z niego zrobimy, takiego szybkiego. No bo widzicie, że na LOTO ELO, SO się nie nadaje. No ale dobra, gramy następny mecz z Hanowerem na wyjeździe. Z Hanowerem rozpoczynaliśmy tą karierę, było 0-0, więc fajnie było wygrać. No i podanie do Szadę, Szadę w polu karnym, Kevin, 1-0. 1-0 prowadzimy. Już w 11 minucie spotkania Kevin strzela gola. Dobry transfer. Kolejna akcja Hanoveru. Tym razem Hanover atakuje. Majna. Teuchert. Bayer. No i tutaj. Jak to wpadło? 1-1. Niestety. Nie lepsze. Nie lepiej. Ale my się nie poddajemy oczywiście. Kolejna akcja Hanoveru. To jest końcówka meczu. Bayer. Prawa strona boiska. Ale ma miejsca. Bayer ogrywa Topraka. Bayer. Podaje do Stolca. Stolc do Majna. I niestety
2-1, przegrywamy to spotkanie. Trzecia porażka w tym odcinku, ale zauważcie, że w pierwszym odcinku miałem bardzo dużo czystych kont, a w tym nie łapię tych czystych kont. Coś pogorszyła się moja gra w obronie. No i dobra, przechodzę do jednego... Dobra, Kostucha, easy. Przechodzę do jednego transferu w tym okienku. Jamie Leving. Wiem, że zaproponowałem im piłkarza, który jest droższy, ale Leving jest lepszy. Mi się ten duch... Ja praktycznie im nie grałem. Więc stwierdziłem, że chcę kolejnego młodego Niemca. Wiem, że strasznie odmładzam ten skład, ale jak na razie to jest dobra droga. Ja myślę, że w drugiej Bundeslidze można rozwijać młode talenty, młodych piłkarzy. Dopiero w Bundeslidze będziemy się martwić, czy dadzą radę, czy też nie. Może się tak fajnie rozwiną, że nie będzie trzeba się martwić. No prowadzimy z Fortuną, ale Fortuna wyrównuje. Weisbeck, no proszę, kupili zawodnika Szoszo. Lubię Szoszo, może karierę Szoszo. Szoszo to jeden z moich ulubionych klubów w Francji. Grałem w drugiej lidze. Taka ciekawostka o mnie. Z Niemiec najbardziej lubię chyba Bayer Leverkusen. Choć ja tak niemiecki nie oglądam. Wolę w ogóle piłkę angielską. Nawet piątą ligę lubię. Wrexham. FC Bardo Notts County. Ja w ogóle lubię. Dużo piłki nożnej. Z różnych zakątków kraju. Ale dobra, co tu gadasz, Kostucha? Sprzedaję kolejnego piłkarza. Za milion. Też u mnie nie grał, więc po co mi on? Tutaj jeszcze raz jakiś szkółka. Ten Jung jest fajny, jakby ten bramka, 65 overalla. No i jakby już miał 16 lat, to bym go wypożyczył do grania. Ale nie ma, więc nie mogę. I to jest smutne. Bo tych, co mogę wypożyczyć, to bym pożyczył. I tyle. Ale są za młodzi. Kolejny raporcik, tym razem z Serbii. Wysłałem do Serbii. Ten Stojanowicz. No i bez szału ten raport. Taki, kurde, no... Też szało, ale gramy z Paderborn. Tutaj Leving sobie wyszedł z pierwszym meczu. Tutaj Goller świetnie powalczył. No i co za uderzenie. Goller naprawdę też fajny piłkarz. Fajnie mi się gra. W ogóle ja dużą rotację robię, stosuję. Wiem, że nie pokazuję składów, ale robię to i trochę inaczej teraz. Ale Paderborn wyrównuje. Platę. Bank. No i tutaj nie wiem czemu. Co ja tu zrobiłem w tej obronie? Nie mam zielonego pojęcia, ale Platę strzela gola na 1-1. Niestety. Czasem się tak zdarza. No trochę dziwna forma. Taka nierówna forma w tym odcinku. Kolejna akcja Paderbornu. Platę. Just Fan. Jezus Maria, ależ poszedł. 2-1. No. Dużo goli traciłem w tym odcinku. W pierwszym straciłem 11 spotkań. Było 4 gole. W tym to kurde tyle. No nie wiem, coś pogorszyłem się w obronie. Albo się, nie wiem. To jest dziwne. Taka forma właśnie moja. Dziwna. 2-1. Kolejna akcja, tym razem nasza. Tutaj podaję do Leveling, Baturina, Coel. Wpuściłem Coela 2-2. Przeszedłem na formację z dwójką napastników. Leveling i Coel. Leveling. Pewnie się tak mówi. 2-2. Wyrównujemy stan rywalizacji. No ale my chcemy wygrać to spotkanie, więc Kevin, uruchamiamy cię. Kevin, prawa strona boiska. Jak on się rozpędza, jak on jest szybki. Kevin w polu karnym. Kevin! Leveling jest 3-2. Pierwsza bramka Jamie'ego. Z Niemiec może. Jamie? No nie, Jamie się nie mówi, to jest Niemiec. No i właśnie. Ja nawet po polsku nie mówię. Ale dobra, wygraliśmy to spotkanie 3-2 i następne spotkanie rozpoczniemy od Pucharu Niemiec. Ćwierćfinał z Borussią Dortmund, więc będzie ciekawie. W lidze mamy 5 punktów przewagi. 14 goli straciliśmy w tym odcinku. W 9 meczach. Tragedia w tej obronie się stała. Ale w lidze mamy bezpieczną przewagę 6 punktów na trzecim, 5 na drugim. Więc myślę, że awans, no w trzecim odcinku będę chciał zakończyć pierwszy sezon. Więc już serdecznie Was zapraszam na za tydzień. No i Pawlenka miał tam 9 czystych kont ogólnie. To jest takie dziwne, że w tym odcinku chyba nie zanotowałem żadnego czystego konta. Boże, ile tych pucharów jest, ja chcę tylko moją ligę. Niesamowitą cwaj Bundesliga. Coel 14 goli, więc bardzo dobry jest. Kajle 9 asyst, no i Pawlenka 8 czystych kont. Z czego chyba połowę, w pierwszym odcinku praktycznie wszystkie, mi się wydaje. Pewnie się gubię, już zapomniałem, czy miałem czyste kąty w tym odcinku. Jeśli chodzi o statystyki, no Coel 17 goli łącznie. Kajle naprawdę mega transfer. I dikcji naprawdę też się świetnie rozwija. Plan rozwoju. No, dałem go na pasik, bo myślałem, że musi overall zwiększył się, ale damy go znowu jako LP. Dużo będzie miał czasu, ale myślę, że się szybko to wbije.
Bittencourt też gra fajnie, Shade gra fajnie. Reszta piłkarzy też, ten Beste gra na wypożyczeniu fajnie. No Schmidt też gra fajnie ogólnie, jeśli chodzi o asysty, to tak właśnie widać. Shade naprawdę fajny transfer. I jeszcze raz wam pokażę ten raport juniorski mojej drużyny. No tego Junga bym bardzo chciał wypożyczyć. Ma 65 overalla. Ale nie mogę niestety zrobić. Tego Majeta, tak się zastanawiałem, dałem do zespołu, żeby go sprzedać. No ten Jung, no kurde chłopie, no mały jesteś trochę, no mały ale wariat. Go wypożyczył. Tego Benzaje też trzeba będzie wypożyczyć. Bo nie ma co. Ibarra myślę, że też. No i tego Schuberta. Schubert myślę, że on ma potencjał naprawdę duży. Więc będę go chciał jeszcze jako SP. No i ten De Bruyne, no zobaczymy. No i powoli się będę z wami żegnał. Tutaj końcówka tego raportu. Bardzo wam dziękuję za łapki w górę pod tym odcinkiem. Już na teraz komentarze. Dziękuję. Na razie.